Cześć, witam na kanale 64BitReview, z tej strony Paweł Kruszyński, strasznie mnie dzisiaj swędzi nos, przepraszam was, zapraszam was dzisiaj w każdym razie do gameplaya z XCOM'a, dwójki, trochę dawno nie było już XCOM'a na moim kanale, no ale realizowałem też inne gameplaye, trudno się tutaj rozerwać i najlepiej to by było się sklonować, wtedy bym dał radę to obrobić, ale z miłą chęcią wracam do operacji Mroźny Terror, czyli tam, gdzie żeśmy skończyli ostatnio i moi drodzy, lecimy rozprawić się z... lecimy rozprawić się z naszymi przeciwnikami. Zastanawiam się, czy wyposażenie na tą misję, które zabrałem, będzie odpowiednie. Mamy jeden wabik. Zastanawiam się, czy Lisbeth tutaj nie przyznać jeszcze jednego wabika i tak chyba zrobię, bo to się może jednak przydać. I cóż, widzę, że chyba poszedł jakiś patch do XCOM'a, co mnie ominęło, bo do XCOM'a nie dotykałem się jakiś czas. Widzę, że tutaj mamy pokazane paski zdrowia. No cóż, czasem mnie coś ominie i będzie miło się dowiedzieć, co też nowy patch naprawił w rozgrywce. Startujmy i nie czekajmy. Powiem wam, że dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak do was mówiłem, że Jack, ubrany w tutaj pancerz po królowej berserkerów, ma na sobie... Właśnie nie ma na sobie butów, tylko chodzi tak gołymi stópkami po ziemi, tu pod małych stóp Jacka. Ale Jack w naszej drużynie to podstawa, chociaż często ostatnio obywał i w ostatnich gameplayach brał trochę rzadziej udział, ale to takie Ronaldo w naszej drużynie, jak już jest, to jest, bierze na siebie ciężar walki i ciężar rozpoznania, bo jest łowcą. Kair, slamsy. Ostra wyżyna. Zniszczyć przekaźnik obcych. Taki mamy wytyczny od centrali, jeśli chodzi o cel misji. Cóż, bardziej zielone nie będzie. Misja, którą będziemy toczyć, ma zapobiegać jednemu z mrocznych wydarzeń. Powiem wam szczerze, że już nie pamiętam, czy mają to być dodatkowi bezimienni na planszy, czy dodatkowe siły adwentu, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Oho, widziałem tam sektoidę. Obejrzyjmy sobie planszę, jak ona wygląda. Całkiem przyjemnie chyba widać, którędy będziemy prowadzić tutaj działania. Jacka dajmy tutaj na dół. Jack ostro do przodu, niech nam sprawdzi planszę. Jeszcze nie wiemy, co przed nami, ale przy tym pierwszym ruchu raczej nie powinniśmy za dużo ujawnić. Dobra, Jack. Sprawdź, co też tam się kryje. O proszę. I gdzieś jeszcze słyszałem tu pod nóg robota. Czy to był ten Andromedon, czy też... Tak jakby jeszcze z tej strony, tak jakby tu jeszcze jakiś mech był. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, co też przed nami. W każdym razie zapowiada się bardzo ciekawie. Podciągnę tutaj Konrada. On ma ze sobą granaty zamrażające i być może one nam się przydadzą w kolejnej turze. Bo w tej chyba na razie tylko i wyłącznie rozstawię moich... Właściwie nie tyle, co przy... moich komandosów, przepraszam, rozstawię moich przeciwników. Chciałbym móc rozstawiać przeciwników po planszy. Haha, najadła się dziewczyna Bobu na noc i teraz takie są efekty. Ale to jest pancerz Ikar. Fajnie wygląda, naprawdę fajnie wygląda. Skąd ja będę wszystkich widzieć? Skąd będzie Karol widziała i ogarniała tutaj wszystko? Stąd chyba powinna wszystkich widzieć. Dlaczego tutaj te znaczniki się nie pokazują? Karol, co z tobą? Stąd nie będziesz wszystkich widziała? Stąd powinnaś wszystkich widzieć. Nie wiem, dlaczego gra nie pokazała, że tutaj będą przeciwnicy widoczni. Patrzcie, jeden, drugi jest widoczny. No dobra, no. Nie zawsze się wszystko dzieje tak, jak bym tego chciał. A może ten patch coś zmienił właśnie? Zobaczymy. Tak, od razu wzięliśmy sobie podwójny czas na ruch. Nie będziemy tu czekać, nie będziemy tu zwlekać. Alex do przodu. Sniper Karol na dachu. I tryb warty.
Zobaczymy, co tutaj chłopaki zrobią. Dobra. Poszli sobie gdzieś na patrol, czy zniknęli nam z oczu. Oho, oho, oho. Oho, oho, oho. Sięgniemy ich tam broźną bombą. Nie sięgniemy ich tam broźną bombą. Ach, jaka szkoda. Konrad, do przodu. Teraz ich powinnyś sięgnąć broźną bombą. No, łapcie. Łapcie, łapcie. Świetnie. Tylko, że zostaniemy ujawnieni. Ale odebrało im mowa. Nie mogą się ruszyć. Bardzo zresztą dobrze. Elizabeth, do przodu. Ty sobie... Właśnie. Czy ty powinnaś... Sektoid. Andromedon. Czy ty powinnaś walnąć granatem, czy ty powinnaś strzelać? To jest zawsze bardzo dobre pytanie dla mnie, wiecie, bo... Granat plazmowy tam mi nie sięgnie, niestety mi nie sięgnie tam granat plazmowy. Czy tutaj mogę się ruszyć bezpiecznie? Zobaczymy. Wiem, że brzmi sensownie. Czy to jest pora na granat kwasowy? Granat kwasowy chciałbym sobie jeszcze jednak zostawić. This is for you. Pozdrowienia z Moskwy. Nie wiem, czy jest Rosjaninem. Czy też nie. Lisbeth. Mogłaby wykończyć sektoida, ale może też strzelić do Andromedona. A niech strzela. Niech strzela dziewczyna. Tyle, co jej. Patrz, jak pięknie trafiła. Zerwała dwa pancerze za 9 i jeszcze oznaczyła celownikiem holograficznym. Malnie same korzyści z Lisbeth. Teraz możemy... Czy możemy puknąć już tego Andromedona tak zdrowo? Nie do końca. Chciałbym, żeby Jack jednak pozostał tutaj ukryty. Czy stąd będę Andromedona widział i mógł do niego strzelać? Chyba nie. To jednak nie. Dobra. Umieśćmy Alexa tu. Że nie otworzy mi kolejnej grupy. A, tylko sektoida widzi. Ach, szajse. To nerweter. Ale przynajmniej go załatwił. Przynajmniej go załatwił. Czeka, nie będziemy ruszać. Karol. Ładuj w Andromedona. Łup. Szkoda, że nie zabity. I Jack. Wiecie co? Jack, niech na razie sobie tutaj zostanie. Andromedon jest zamrożony. O, ci wyszli. Zapomniałem o nich zupełnie. Gdzieś jeszcze mech łazi. Gdzieś tutaj go słyszałem. Z tej strony dźwięk dochodził. Dobra. Lisbeth, ty się tutaj nie pieść, tylko otwórz chłopaków. Jak puszeczka. Co do tego masz granaty, a może i darmowa akcja się trafi ze spust. Byłoby miło. 4-1-2 zerwanie, bardzo proszę. Ha. Wiecie co, teraz to Jack aż się prosi, żeby... Jak wygląda tutaj... Czekajcie, rzut to pojem. Trzeba się pozbyć na pewno... tarczownika. Po prostu muszę się pozbyć tarczownika. W ogóle nie ma dyskusji. Wiem, że jesteś Jack zawzięty. Zawsze byłeś.
67. Jakby trafił, byłoby ładnie. Jakby trafił, byłoby ładnie. Za 73. Dlaczego on nie widzi tego Andromedona? Noż, co za... Co za pieron, no. Granat kwasowy. Dwóch ich nie sięgnę. Muszę tu jakoś sobie poradzić, ale granat odłamkowy marnować? Ech. Jakieś to takie... Nie wiem. Ile temu Andromedonowi zostało? 3. To Alex powinien strzelać. 100 tu i 100 tu. Jack, elitarny oficer. No. Ciężki mam tutaj dylemat, powiem wam naprawdę, bo... Dobra. Andromedona musimy przeprowadzić w drugą fazę, to nie ulega wątpliwości. Tutaj mamy zaawansowaną kolbę, więc nawet za 3 w łupie, to nawet z trafieniem krytycznym. Teraz Beton powinien strzelać. Beton powinien strzelać do Andromedona, bo ma pociski niebieski ekran. Tak, ma pociski niebieski ekran. Miejmy nadzieję, że trafi. Pięknie za 13. Ochrona przed hakowaniem zmniejszona, ale to mi niewiele daje. To mi niewiele daje. 85. 85. W razie czego mogę spróbować granatu plazmowego. Lepiej byłoby go zlikwidować. To im zajmie się chyba Kajol. Świetnie. Ale niestety go nie zabiła. Ach. Kto mi tu jeszcze został? 67. Elitarny oficer. Spróbujmy. Może się uda go pozbyć. Pięknie trafienie krytyczne. A pociski szpon się sprawdzają jednak. Tak, wiem. I teraz został nam jeszcze David. Czy David trafi? Czy David trafi? To jest odpowiedź. To jest pytanie. David mógłby. Pięknie. Pięknie. A, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słyszę tupot małych stóp robota. Jack, w tryb ukryty. Tych tryb ukryty. I zobacz, co się tam dzieje, chłopaku. Opatrzcie ich. O, żeż w dziuple kopane. Ale ich tam matka miała. Tu mógłbym do nich strzelić, ale... Tylko trafia Archona. A jak walnę tam... Wiecie co, jak walnę tam... Mroźną bombą, ale nie sięgnę mroźną bombą. Ech. Jak tam Karol? Karol może położyć strefę śmierci. Będzie niezły pomysł. Granat plazmowy. A nie sięgnę tam, po prostu nie sięgnę tam. Czekajcie, wyrzutnia rakiet mi rozwiąże problem. Tak jest. Tak jest, wyrzutnia rakiet rozwiąże tutaj problem. Patrzcie, jak pięknie rozwalimy. Bomba. Jeszcze mamy salwę. A sektoidy to już się tam powinny położyć z bólu. Kajol, oby ci zadziałał automat. Życzę ci tego z całego serca. Ale zawsze trafienie. A jeszcze panika za pancerz Ikar. Czy widzimy tu cel misji? Nie widzimy celu misji. Ach, nie widzimy celu misji. A mam jeszcze salwa. Zużywać tutaj granat. A spróbujmy na razie zająć się
Archona. Trafiliśmy pięknie. Trafiliśmy naprawdę ładnie. Pudło, ale zawsze weszło za 3. Trzeba pamiętać, że jest, wiecie co, przyładowanie i strzał. Koniec. Pokaż klasę. Pudło. To najwetej. Przeładować u Davida, czy wziąć go w tryb warty? Wezmę go w tryb warty na razie. Moglibyśmy, oj moglibyśmy, oj moglibyśmy. Ale jest panica. Kto mi tu jeszcze został? Został mi Jack jeszcze, ach. Wiecie co? Zastanawiam się, czy tu jeszcze nie podejść bliżej, ale... Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Jack powinien pozostać ukryty na jasie. Niech się Jack schowa. Niech się Jack nie wychyla. Co zrobi Archon? Bo mamy jeszcze Karol w trybie warty. A konkretnie w trybie... Strefy śmierci. Do kogo strzela? Do kogo ona strzela? Tu jeszcze sektoidy były? Przecież one powinny już nie żyć. Przecież tych sektoidów nie powinno być. Wiem, że to było dobre. Cztery tury do końca misji zostały. Karol. Czy ty możesz zlikwidować w końcu tego Archona? Spróbuj szczęścia, dziewczyno. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Uspokoiło się troszkę, ale zobaczmy, co przed nami. Wiecie co, aż mnie korci, naprawdę aż mnie korci. To nam chyba mogło bardzo pomóc. Przesuńmy czeka jeszcze do przodu. O, patrzcie, opatrzcie, opatrzcie. Się znalazł. Się znalazł jeden, no. Ile mamy czasu na wykonanie misji? A stąd będę widoczny. Stąd nie będę widoczny. Da się tam radę wstrzelić? Powinno dać radę wstrzelić jakoś. Nie! Dobrze, przynajmniej widzimy cel misji. Chciałem się upewnić, że będziemy w stanie do tam sobie postrzelać, ale... No dobra. Alex na górę. Mam nadzieję, że nie obudzimy chłopaków. Jak tam Karol? Czy Karol będzie widziała cel misji? Przesunę jeszcze chyba Lisbeth. Lisbeth to by się przydało gdzieś dać na górę, wiecie. Hopsa. I niech sobie przeładuje dziewczyna. Cztery tury do końca misji zostały. To nie jest dużo. Zobaczmy, jak wygląda strzał z granatu plazmowego.
O, nawet sięgnie, więc w razie czego będziemy mogli spróbować zrealizować cel. Ale na razie to chyba. Zobaczymy, co tam chłopaki będą robić. Czy stąd będę widoczny? Nie. Staniemy sobie na odkrytym. Przeładujemy czy typ warty? Przeładujmy. Później skończą się pestki i będą jaja. Aktywność obcy. Zobaczymy, co to jest akcja. Alien transmission is still active and we're running out of time. Get to the relay and take it out ASAP. Kto widzi cel misji? A Kyle, patrz, Kyle może ładować. Spokojnie, strzał z karabinu snajperskiego. Chociaż ostatnia pestka została, ale na pewno trafimy. Za 8, bardzo ładnie. Tutaj możemy wejść sobie w tryb. Czekajcie, tutaj mogę przeładować. Wejdź w tryb warty. Tu mogę przeładować. Również wejść w tryb warty. Konrad, ty mógłbyś tutaj już rozwiązać sprawę. To zrób. To tyle, jeśli chodzi o ten przeszkadzacz czasowy. Jedyne, co nam teraz pozostanie, to likwidacja wszystkich przeciwników. Tędy owędy. Chciałbym mieć tutaj chłopaków wyżej postawionych, tak żeby mogli tutaj łapać przeciwników typ. Kto tutaj został? Lisbeth została. Przesunę ją o jedno pole. Dziewczyna ma już przeładowane. Mamy wrapping. Tutaj mamy granat kwasowy. Drogi Konradzie. Mam tutaj dla ciebie specjalną misję. Przepraszam, nie Konradzie, a Davidzie. Nie wiem, czy śledzicie sobie mojego gameplaya, czy też nie. Ale mieliśmy w drużynie Colina Kelly'ego. On był takim grenadierem, który był z nami od początku i awansował razem z naszą drużyną i praktycznie był na wszystkich misjach. Z nami właśnie był na wszystkich misjach. No i niestety zginął. Zginął w walce chyba z królową berserkerów. Przeładowanie. Zginął, kiedy walczyliśmy z królową berserkerów i jako, że gramy w trybie Iron Man, a to jest ten tryb, gdzie nie można robić save'ów. Znaczy, save'y można robić, tylko wiąże się to z tym, że można robić... Znaczy, może inaczej. Save'y robią się same. Po każdym naszym postępie, po każdej naszej akcji gra save'uje zawartość. I... Dobra. Musimy się przygotować na kolejne rozdanie. Ale wracając do tematyki tych save'ów w trybie Iron Man, to znaczy, że ja nie mogę sobie na przykład teraz zapisać zapisu, zobaczyć co tam jest, wybiec sobie jednym z moich komandosów, a potem jeszcze sobie wesoło wrócić do zapisanego stanu gry, wiedząc jakieś siły na planszy na mnie jeszcze czekają. Więc niestety nie. Każda decyzja podjęta tutaj jest decyzją ostateczną. Warto.
Iwaeta. Wiem, że teraz ten kawałek jest być może dość nudny, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale pamiętajcie o jednym. Tylko właściwe przygotowanie zapewni nam sukces. Zaraz sobie tutaj będziemy z przeciwnikami radzić spokojnie. Nie! Jezu, co ja zrobiłem? Co ja najlepszego kretyn zrobiłem? O, Jesus. Chociaż go załatwcie. Ani wabików. Dobrze, wykopyrtnął. Jeszcze muton. Przynajmniej ładnie trafiliśmy. O, Jezusie słodki. Ale nakrznociłem. O, jak kretyn zapyziały, no. Oznaczmy go celownikiem holograficznym albo zabijmy. Nie tak chciałem się zająć tą grupą. No ale trudno, no. Typ Iron Man, no za wszystkie błędy się płaci. Trzeba było tyle nie gadać, a grać. Wyleczyliśmy 6 punktów. Ależ skopałem. Jak można było tak zagrać? No ale poszło całkiem nieźle, ale to tylko i wyłącznie zasługa, że mam więcej szczęścia jak rozumu. Nie było to mistrzostwo taktyczne, ani strategiczne, ani żadne inne. Przeładujmy. Wejdźmy w tryb walty. Gdzie możemy i kim możemy. Poczekam, może przeciwnicy wyjdą na mnie w trybie walty. Zawsze te 2-3 tury zaczekać można. No nie ma chłopaków nigdzie. Zaczekam jeszcze jedną turę, bo nawet nie słychać, żeby ktoś się tutaj, wiecie co, przemieszczał. Jeżeli nie wiecie, dlaczego tak robię, to polecam wcześniejsze gameplaye. Nie wcześniejszy gameplay o 1, ale wcześniejsze gameplaye w ogóle, które grałem jeszcze przed dodatkiem Łowcy Obcych, gdzie wiele razy na czekaniu w trybie warty żeśmy zyskiwali. Tylko to czekanie musi być niestety poprzedzone tym, że wrogie jednostki patrolują. Na szczęście mamy tutaj Jacka w trybie, który jest w trybie ukrytym, czyli w trybie ducha, tak? I może nam tutaj sprawdzić. Patrzcie, jaki zestaw tutaj na nas czeka. Och, jaki zestaw na nas czeka. Zobaczmy, kogo Karol widzi. Zobaczymy, co oni robią na razie. Oni chyba nic nie robią, wiecie? Oni sobie tam po prostu są. No tak, oni się tam nie ruszają. Ciekawe, czy mogę tutaj bezpiecznie podprowadzić Konrada. Chyba tak, chyba mogę bezpiecznie podprowadzić Konrada. Oby. A przydałaby się teraz.
niestety bomba zamierzająca tam rzucona. Zobaczmy, gdzie w ogóle oni są. Czek, gdzie ty ich widzisz? Gdzie ty ich widzisz, powiedz? Tutaj mógłbyś ich otworzyć strzałem ze Shredera. Ale dobra, niech się Jack przejdzie, niech sobie Jack zobaczy. Jeszcze wabiki. O, idą, patrzcie. Na space im się wzięło. Na space im się nagle wzięło. Dobrze, że ktoś tutaj strzela i ma głowę na karku. Pudło. Karol. No nie, też pudło. Teraz im się wzięło na patrolowanie, no. Jeszcze mi się rozlecał po planszy jak szaleni. Ona się nie pieści z tematem. Już tam nie tu trafiliśmy. Kurde. Ale nie jest to najlepiej rozegrana plansza. Czekajcie. A może jest. Kogo tutaj mamy dostępnego? Nie no, wszystkich mamy dostępnych. Bardzo ładnie. O co ja się martwię? O co ja się martwię, co? Jack, zobacz, kogo ty tu możesz dopieścić, co? Zobacz, kogo ty tu możesz dopieścić. Przydałoby się, żebyś kogoś zlikwidował, wiesz? Przydałoby się bardzo. Przydałoby się bardzo, żebyś tu kogoś zlikwidował. Ty się bardzo stąd nie możesz ruszyć. Kochany ty. Słoneczko ty moje. Tak chyba będzie najlepiej strzelić. Wiem. Maczek już swoje powiedział. Teraz błyskawiczne ręce. 170 tutaj możemy tylko... Z błyskawicznych rąk możemy skorzystać tylko tutaj, ale czekajcie, bo mam jeszcze... Mam jeszcze Hawk. Jestem kapitan Hawk i mam Hawk. Nie, jestem kapitan Hawk, wiem. Znowu fantazjuję, znowu będzie trzeba łykać Prozac. Błyskawiczne ręce. Dobra, strzelmy do gagatka. I tak mamy naboje przeciwpancerne, więc pancerz jego się nie liczy. Mamy jeszcze zwykły strzał. Zaplanujmy sobie teraz to, co powinniśmy zrobić, bo tak. Trzeba zlikwidować ich jak najwięcej. Jak największą liczbę trzeba ich zlikwidować. Zobaczmy, jak wygląda użycie tutaj mrożnej bomby. Mroźną bombę mógłbym użyć tutaj i tych dwóch sobie zamrozić. Dobra. To będzie niezły pomysł. Na początek. Tych dwóch będę miał na razie z głowy na przyszłą turę. Teraz. Największy problem dla mnie stanowi... W tym momencie, wbrew pozorom, nie ten mech, a tarczownik. Jak tutaj mogę ich sięgnąć? Mogę ich sięgnąć tylko i wyłącznie tak. I tak zróbmy. Bardzo ładnie. Mam jeszcze salwę. Więc miłą chęcią użyję tutaj granatu plazmowego. Teraz chyba będę miał troszeczkę więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Bo na pewno pozbędę się tarczownika. Czy jestem w stanie objąć tam jeszcze tego żołnierza? Nie. Tarczownika muszę się pozbyć, to na pewno. Bum. Zrób bum.
ale co dobrze. Bardzo dobrze. Teraz Lisbeth. Czy Lisbeth skorzysta ze strzału łańcuchowego? Ale rzeczywiście, że Lisbeth skorzysta ze strzału łańcuchowego. Przy tym prawdopodobieństwie to byłby grzech nie trafić. Lisbeth. Ja tego nie widziałem. Ja tego nie widziałem. Naprawdę ja tego nie widziałem. Musimy zlikwidować sektopoda. To nie ulega wątpliwości w ogóle. Może będzie zabity. Karol, niech zadziała automat. Jest! Ale to ładnie się zrobiło. Patrzcie, moi państwo. Axel, na dół, ty sobie teraz postrzelasz, przecież tam wszyscy zamężeni są. Strzelaj, chłopaku, ile wlezie. Za 8. I chyba go załatwił? Nie, chyba jeszcze go nie załatwił. Zamężenie. Dobrze. Kto tu awansu potrzebuje? Jack. Wiecie co? Czekajcie. Tak. I tak. Musimy podnieść te rzeczy. Znaczę sobie tutaj trasę tak, żeby nie przebiegała rdzeń z Elejum, doskonała automatyczna ładownica i jeszcze jeden rdzeń z Elejum. Bardzo fajnie, bardzo nam się to przyda. I jeszcze możemy sobie strzelić. Pudło. Coś zaczyna mi zespół pudłować. Wiem, że to nie jest dobrze. Lisbeth. 56. Karol ma za 100, tak? Mogłoby już tutaj skończyć akcję. Widzicie co, ale dam szansę wykazać się Lisbeth. Oj, mogłem użyć skoku i Kaja. Dam szansę wykazać się tutaj Lisbeth. 66. Za 8, pięknie. Czy to już są wszyscy? Czy jeszcze ktoś tutaj przyleci na gościnne występy? All hostiles are down and the area is secure. Dokładnie. Status confirmed. Mission accomplished. Operacja Mroczny Terror. Jeden ranny żołnierz. Może mogliśmy zakończyć na... Jak to jest? Absosmefnie. Nie doskonale, chyba perfekcyjnie. Jakoś tak jest. Jeden ranny żołnierz. Tylko i wyłącznie przez moją głupotę, bo zamiast w tamtym momencie wybrać karę długą wartę i przygotować się na przyjęcie tamtej grupy, oddałem jak kretyn strzał. No nic, ale... Na tym ta gra polega, to jest gra w trybie Iron Man. Tu trzeba uważać. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o zarządzanie taktyczne, idzie nam bardzo dobrze, powiedziałbym, dobrze łamane przez bardzo dobrze, może nie perfekcyjnie, bo jednak popełniam błędy i popełniam ich całkiem... Ja wiem, czy sporo, no tak jakbyście przyjrzeli wszystkie te gameplaye, chociaż kto by miał na to tyle zdrowia, to zobaczylibyście, że czasem rzeczywiście były takie momenty, gdzie na planszy, nie wiem, co mnie ratowało, ale coś mnie ratowało. No, mam to szczęście chyba do XCOM-a, albo XCOM do mnie. No, lądujmy, bo trzeba się poklepać po plecach. Przybić piąteczki, napić mleka i podsumować misję. GTX 970, karta graficzna, jeśli was to interesuje. No ale tutaj procesor też jest troszkę słabszy, bo to jest niepodkręcone i piąteczka 4960 chyba. Czyli taka wersja procesora, którą kupujemy. Zegar 3,4 MHz. No i tutaj, zobaczcie. Rzeczywiście, mogę chyba coś powiedzieć na temat tego patcha, który wszedł do XCOM-a, bo to jest chyba to, o co prosiła cała społeczność XCOM-owców, bo do tej pory to było dostępne w modach, czyli pasek zdrowia, to ile mamy życia i to ile czasu żołnierz będzie leczony, nie musimy tego już sprawdzać w
naszej zakładce żołnierza. Oczywiście sobie ziewne, bo mózg potrzebuje dotlenienia. Myślenie podczas tej rozgrywki było intensywne. Doskonała automatyczna ładownica, czyli 3 darmowe ładowania. Przywieźliśmy sporo z misji. Dzięki kudłaty. Lubię te podsumowania kudłatego. Moi drodzy, to było zarządzanie taktyczne. Teraz czeka nas zarządzanie strategiczne, czyli to na... czyli to, gdzie będziemy już decydować o... Przepraszam Was serdecznie, ale naprawdę zaczyna chcieć mi się spać. Zaawansowane ładunki wybuchowe otwiera czaszek na poligonie, są opracowywane za jeden dzień. Za jeden dzień będziemy mieli lancę plazmową dostępną, czyli ten zaawansowany najbardziej karabin snajperski. Zrzut zasobów za 8 dni, ładunki wybuchowe jest całkiem nieźle. Dla osób, które nie... Wybaczcie, naprawdę mam otwarte okno, ale głowa już zmęczona. Przed chwilą robiłem gameplaya z Desert of Kara, prawie ponad półtorej godziny, prawie półtorej godziny czasu zajął i też było fajnie, więc już 2,5 godziny grania bitego to potrafi człowieka zmęczyć. Moi drodzy, 6 dni, jednostki informacji, dowódco, po naszych ostatnich sukcesach członkowie ruchu oporu, lokalizacja Nowe Chile, dostarczyli nam raporty o działalności, którą powinniśmy sprawdzić, ale nie teraz. Przyjrzyjmy się, co mamy na planszy. Bezpańskie psy to jest misja, którą możemy wykonywać, masowy grup. Co nam jest bardziej potrzebne? Czy nam są bardziej potrzebne jednostki informacji, czy nam są też bardziej potrzebne zasoby. Tu się powiem Wam zastanawiam. Ale to jest ciężka decyzja do podjęcia. W każdym bądź razie... Co jest? Nawiązywanie kontaktu 6 dni. Tutaj mieliśmy dokończyć nawiązywanie kontaktu. Tak. Już wiem, co mieliśmy zrobić. Już pamiętam. Mieliśmy sobie otworzyć drogę do kolejnej bazy obcych, także w razie postępów projektów Avatar. Świetnie. Lanza plazmowa. Wybierzmy nowe badania. Nasi żołnierze muszą stawić czoła już tym jednostkom wroga, zatem wydaje się logiczne. Wykończy mnie to ziewanie, przepraszam. Aby zaopatrzyć ich w różnorodne środki zwalczania nieprzyjaciela, w tym przypadku umożliwimy im robienie tego z bardzo dużej odległości, koncentrując standardowy ładunek plazmowy za pomocą układów pierścieni modelujących, można oddać jeden potężny strzał mogący niszczyć cele z ekstremalnej odległości. Jak to zwykle bywa, ograniczenie naszego otoczenia uniemożliwia nam pełne zbadanie granic możliwości tego nowego plazmowego karabinu snajperskiego poza środowiskiem symulacji. Jestem jednak pewien, że nasi żołnierze chętnie poznają te granice samodzielnie, korzystając z tej broni w polu. Spodziewam się, że wkrótce usłyszymy o ich wyczynach AirTag. Bardzo dobrze. Lanca plazmowa. Będziemy musieli ją jeszcze zrobić. Nad czym powinniśmy teraz pracować? Trop do placówki. Potrzebujemy jeszcze 50 jednostek informacji, aby zająć się tropem do placówki, ale fajnie, że mamy tutaj zapas jeszcze tropu do placówki, gdyby nam przyszło jednak tutaj musieć radzić sobie z postępem projektu Avatar. Zwłoki Hrystalina, Andropoda, analiza Sektopoda. Wiecie co, 12 dni ulepszenie konstrukcji gremlinów może się przydać, to może być bardzo ważne. Pancerz wspomagane. 25 dni. Strzelba Storm 7 dni. Działko laserowe 10 dni. Strzelba czy działko? Działko. Musimy się dozbroić. Zanim będziemy pchać fabułę do przodu, jednak powinniśmy być tutaj przygotowani.
Chociaż poczekajcie, wiecie co? Zmień badanie. Ile potwarzy w obcych? To jest tylko 5 dni. Chyba mam tutaj poukładane to szyfy obcych. 5 dni potwarzy szyfy obcych, ale myślę, że jednak strzelba... Nie. Działko laserowe. Niech te badania trwają tak jak są. Mamy moduł obronny, możemy zwiększyć sobie tutaj jeszcze liczbę kontaktów, przydzielając technika, podgląd ulepszenia. Dodatkowa stacja łączności, to ulepszenie jest już zamontowane. Dwa dodatkowe kontakty nam by też pomogły, ale na razie nie będziemy ich nawiązywać. Nawiązywanie kontaktu 6 dni. Jedziemy. Tydnik misjoniczny zakończony. Adept. Anabiosa. Całkowicie ogłusza cel na jedną turę, ale sprawia, że staje się on odporny na wszelkie obrażenia i ataki. Ciekawe, czy możemy to zastosować na naszych żołnierzach. Co to jest podtrzymanie? Jeżeli agent psi odniesie obrażenia, które zabiłyby go, zostaje on wprowadzony w stan anabiozy na jedną turę, a jego zdrowie spadnie do jednego punktu życia. Z tego efektu można skorzystać tylko raz na misję. Forteca rosła. 14 dni, 13. Powiem wam, że... Zastanawiam się, tutaj 255 jednostek zasobów. Jeśli chodzi o energię, to nas stać. Zasoby. Czekajcie, dział techniczny jeszcze. Produkcja. Pokaż wyposażenie. Produkcja przedmiotów. Przecież lancę plazmową musimy wyprodukować. To nie ulega w ogóle dyskusji. Jeszcze ostrze fuzyjne, proszę. Lanca plazmowa. No, my tu gadu, a tu trzeba produkować rzeczy. Ja się zastanawiam, czy tutaj ulepszać laboratorium psioniczne. Wiecie co, szkulmy naszego psionika. Czekaj, Derek Parker, czas treningu. A co myśmy mu wybrali za szkolenie? A, dobrze. Dobrze. A, szkolmy go w rozłamie. Jak wyszkolimy już psionika, to pewnie będziemy go ze sobą na misję zabierać, a na razie przydadzą mu się nowe umiejętności, bo to też zmieni sposób rozgrywki na planszy i ten przekaźnik zasilania tutaj można by usunąć i wybudować warsztat, wtedy gremlinami moglibyśmy tutaj zagospodarować tą wolne miejsca. Dzięki Centralu za komentarz, super bomba, naprawdę. A my nawiązujmy kontakt. Zaawansowane ładunki wybuchowe. No, pewnie będziemy mieli... Dostępny jest nowy przedmiot, bomba elektromagnetyczna. Bomba dymna. Świetnie. Otwieracz czaszek. Już go chyba nie możemy wyprodukować. Kombinezon pająk. Wojna mechaniczna. Co to jest wojna mechaniczna? O! Wiecie co? To wygląda fajnie. Eksperymentalna broń ciężka. Pancerz eksperymentalny. Wojna mechaniczna. A wiecie co? Zróbmy tą wojnę mechaniczną, bo to jest coś nowego. Tego nie było. Ale będzie. Zrzut zasobów za 4 dni. Działko laserowe za 6, otwierać czaszek za 10. Czy my na poligonie prowadzimy, czy co my robimy? Gdzie myśmy tą wojnę mechaniczną mogli zrobić? Dział techniczny.
produkcja przedmiotów, uzbrojenie, pancerz, przedmioty nie. Poligon. Wojna mechaniczna za 17 dni, przepraszam was, wiecie co? Zastanawiam się, czy nie usunąć tutaj otwieracza czaszek. Wojna mechaniczna będzie za 7 dni i teraz weźmiemy sobie otwieracz czaszek. Dokładnie tak. Otwieracz czaszek weźmiemy sobie i będzie za 17 dni, a wojna mechaniczna za 7. Może na przyszłą misję będziemy już mogli coś ze sobą nowego zabrać, ale byłoby fajnie, gdybyśmy mogli wziąć ze sobą mecha. Wiejskie punkty kontrolne adwentu. Adwent utrudnia przerzucenie zasobów u oporu, przez co następny zrzut zasobów będzie o 50% mniejszy. No cóż, trudno. Dochód tylko 250. Zobaczymy, jak nasza działalność zostanie podsumowana przez kudłatego. Projekty Avatar się odnawiają. Sobie z tego sprawę. A, jeszcze 2 dni do zrzutu zasobów. No i znowu lecimy z paciorkami, żeby... Tak, przywieźliśmy wam nasze paciorki, naszych bogów, a wy tam dajcie dostęp do waszych kobiet. Teraz kolejny, to powiem, muzyczka tutaj pachnie Mass Effectem. Nowy dochód, 50 jednostek zasobów. Możemy się porozumieć z nową Indonezją, bombeczka. Części zapasowe. Projekty poligonowe są tańsze o 50%. Byłoby miło. Czy możemy zbudować tutaj wieżę 150 jednostek zasobów? Nie. Czekajcie, a budowa wieży ile nas będzie kosztować? Zainstaluj przekaźnik radiowy 150 jednostek zasobów. Matko, jakie to, panie drogie. Że co, że z czego to, to zrobione jest? Polećmy na czarno, jednak zobaczymy, co możemy sprzedać. I mroczne wydarzenia. Obcy próbują pokonać ich swoją brutalną siłą. Przez miesiąc dodają do każdej misji więcej wrogów. A myślę, że tak, czyli na poprzedniej misji przeciwdziałaliśmy tym bezimiennym. Wolę chyba się z tymi bezimiennymi nie mierzyć, bo oni czasem potrafią za pleców wyskoczyć i namieszać. Wolę chyba więcej przeciwników i sobie jakoś tak poradzimy. Zwłoki, żmij i kombinezon, pająk, sprzedaż. Sztuki stopów jednostek metali obcych, zwłoki bezimiennego. Gdzie mamy zwłoki? Zwłoki, pociski, niebieski ekran. Zwłoki żmij. Tylko... No to sprzedajmy jedną. Kombinezonu pająk nie będziemy sprzedawać, on nam się może przydać. Chociaż 90 jednostek zasobów to jest nie w kij dmucha. Zwłoki żołnierza adwentu możemy sprzedać troszkę. Zwłoki sektoida, tak, do 5. Zwłoki oficera do 10. Zwłoki lansiera też do 10. Brak meka adwentu. A, pozbądźmy się trochę. Automatyczna ładownica. Jej się możemy pozbyć całkowicie. Zwłoki tarczownika adwentu. Tych spotykamy na planszy praktycznie ciągle, więc... Sprzedać też możemy. Archona, Andromedona sprzedawać nie będziemy, bo nie wiemy, do czego się przyda. Granat błyskowy. 4 niech będą. Pociski Dragon, rdzenie, bomba. Pociski przeciwpancerne. Dobra. 180 jednostek zasobów. Dużo nie jest, ale zobaczmy, co możemy kupić. Nic nie możemy kupić. Doskonała kolba. Naukowca, błyskawiczne badania, strzelba, sztorm. Ej, to by było chyba na tyle. Wiecie co, polećmy po informacje. Tych nigdy dość. W razie czego będziemy za nie mogli coś kupić albo nawiązać kolejny kontakt. Coś tu się dzieje. Projekt Avatar jeszcze, tak? Commander, the aliens are still moving forward on the Avatar project. Taking out that facility would deal a serious blow to their efforts.
Wiem. Gdybyś wszystkim robił blow centy, alo. Zrzut zasobów za jeden dzień. Jak sądzicie, jak kudłaty oceni naszą działalność? Ja bym powiedział, że tak średnio w kierunku dobrze. Znaczące był. Całkiem nieźle. Wyłączyłem sobie gdzieś chyba w którymś momencie napisy. Zbliża się kolejne mroczne wydarzenie. Następny atak odwetowy za 4 tygodnie. Koszty rekrutacji o 100%. No, to mi akurat nie przeszkadza. Sprawdźmy. Polecimy po jednostki zasobów. One się mogą przydać, tym bardziej, że może uda skończyć się działko. Albo i nie. Działko laserowe za 4 dni. O! Mamy kolejne misje od Rady. Operacja Mroczny Całun. Uratuj VIP-a z miasta Adwentu. Kolejny technik i 85 jednostek informacji. To bardzo dobrze. Moi drodzy, przygotujmy się do tej misji. Kolejny technik w zespole. Wolałbym chyba naukowca, ale torowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, więc... Więc cóż... Co powinniśmy ze sobą wziąć? Patrzcie, Sakura jest już. Dobrze. Więc Candyman wylatuje z drużyny, ale nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do niego poczynań podczas ostatniej misji. Po prostu Sakura ma możliwość hakowania mechów Adwentu i chciałbym, żeby mogła spokojnie sobie to robić. Teraz, jaki pancerz powinniśmy ze sobą zabrać i co powinniśmy wziąć na misję? Mamy dwóch grenadierów, Lisbeth i Davida. Pytanie, czy jeszcze jednego grenadiera powinniśmy zabierać? Mamy Jacka, mamy Carol. Oni na pewno biorą udział, Sakura na pewno bierze udział. Jak wyglądają tutaj nasi grenadierzy? Agent Psi, grenadier do dyspozycji. Kapel. 8 dni jeszcze Konradowi zostało do leczenia. Dobrze byłoby... Czy może wziąć ze sobą Alfa, który jest snajperem? Tylko nie wiem, wiecie co? Zabiorę Enkariona. Tak, zabiorę ze sobą Enkarion. Wyposażenie. Pancerz. Kombinezon pająk, pancerz drapieżnik, pancerz kewlarowy. Dobra, weźmiemy ze sobą. Tak. Weźmiemy ze sobą dwie bomby zamrażające, bo one się przydadzą, mroźne bomby, to na pewno. Przydałyby nam się właśnie. Co by nam się jeszcze tutaj przydało? Może jeszcze jeden wabik. Jakoś tak ostatnio z wabikami bardziej latam. I pociski niebieski ekran. Pociski niebieski ekran byłyby całkiem niezłe. Natomiast tutaj co powinniśmy wziąć? Wabik? To jest dobre pytanie. Może u Lisbeth weźmiemy pociski przeciwpancerne. A tutaj weźmiemy wabik. Czy tak to zaczęło wyglądać z sensem? Tak to zaczęło trochę z sensem wyglądać. Udostępnij broń, już chyba robiłem, ale dla pewności wyposażenie, działko magnetyczne, miękki spust, ulepszenia broni, zobaczmy ulepszenia broni. Miękki spust, same automatyczne ładownice mamy. Więc chyba polecimy z tym co jest. Personalne symulacje bojowe, koncentracja 29 wola. Nie wiem, czy to jest dobry PSB dla naszej kapral Wegi. Personalne symulacje bojowe.
Wiecie co? Czekajcie. Tu jest personalne symulacje bojowe, szaleństwo, koncentracja, wola, tak. Wola nam się na pewno przyda dla naszego... Patrzcie, jak fajnie wygląda. Dla naszego psionika. Niech się szkoli chłopak. Przeciwpancerne. Niebieski ekran. David ma ze sobą wyrzutnie rakiet z broni ciężkiej. Bardzo dobrze. Granaty plazmowe, granaty kwasowe. Nie zabieram chyba ze sobą żadnego z granatów. Z granatów błyskowych. Czy to dobrze? Tego nie wiem. To mnie zastanawia. Czy powinienem brać, czy też nie. Niech zostanie tak, jak jest. Moi drodzy, to będzie... A, jeszcze bym o czymś zapomniał. Oczywiście, żebym o czymś zapomniał. Modyfikuj włosy. O, w tych falowanych będzie ślicznie wyglądać. Rekwizyty w dolnej części twarzy. Maska Mutona. Maska Samuraja. Bandana XCOM. Jakoś tak tajemniczo. Nie, chyba tak dobrze wyglądamy. Coś tutaj się zmieniło w dodatkach? Że mi pokazuje jako nowe? Tego nie rozumiem. Patrzcie, ale świetne. Blizny. Nie będziemy szpecić tej twarzy bliznami. Zmienimy kolor pancerza na jaki? Tych czarnych włosów. Będzie pasował jasny pancerz. Okej. Tak to chyba dobrze wygląda. Zmienię jeszcze u Sakury, poczekajcie, ulepszenia broni. No oczywiście, że nie mamy żadnych ulepszeń broni, wyposażenie. Karabin plazmowy. Doskonała kolba i zaawansowany celownik laserowy. Dobra, tak bierzemy. I tak będziemy udawać się na misję. Moi drodzy, poziom trudności bardzo wysoki na misji. 85 jednostek informacji. Manolo Gonzalez to będzie technik, który dołączy do naszego zespołu po tej misji. Dołączy, jeżeli tą misję wygramy, oczywiście. Słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym gameplayu, bo gameplay robimy tak, że jest misja, a później po misji robimy sobie zarządzanie strategiczne na planszy i w momencie, kiedy trafia się kolejna misja, kończymy gameplaya i zapraszam Was do następnego. Wpadnijcie do nas na stronę internetową, zobaczcie, jakie są konkursy, link do konkursu w opisie filmu. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo zawsze dla subskrybentów mamy coś fajnego do wygrania. Słuchajcie, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, hej i cóż, miłego dnia, miłej nocy, kiedykolwiek to oglądaliście, hej, cześć.